Panie profesorze, wydawałoby się, że medycyna zaczyna się od humanizmu, od humanistyki. Jednak dzisiaj w dobie rozwoju sztucznej inteligencji czy też robotyzacji pojawia się pytanie o to, jaka jest rola humanistyki właśnie w ochronie zdrowia w medycynie. Medycyna z założenia jest humanistyczna. Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi związane jest z naszym humanizmem. Natomiast to od nas zależy, na ile ta medycyna będzie zhumanizowana, bo niektórzy mówią o dehumanizacji medycyny. Medycyna, tak jak powiedziałem, z założenia jest humanistyczna, a profesor Zembala twierdził, że dehumanizacja jest w nas. Albo ją uruchomimy, albo nie. I myślę, że bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy się wszyscy chcieli uczyć. Żebyśmy się wszyscy chcieli uczyć dobrych relacji dotyczących komunikacji, dobrych relacji komunikacji z pacjentem, dobrej umiejętności komunikacji w zespole terapeutycznym, a jednocześnie, żebyśmy byli otwarci na pacjenta z punktu widzenia personalizacji procesu leczenia i tego, co również związane w humanizacji medycyny jest z dbaniem o własne zdrowie. Dlatego, że często pracownicy ochrony zdrowia przyzwyczajeni są do tego, że dbamy o pacjenta. W humanizacji medycyny pacjent jest w centrum naszej uwagi, ale pracownicy ochrony zdrowia są również ważni w obszarze humanizacji medycyny i ich kondycja. I kondycja ta fizyczna, i ich kondycja emocjonalna. Bo to wszystko łączy się na jakość świadczonych usług. Panie profesorze, ale wykładowcy na uczelniach medycznych, którzy zajmują się czy to edukacją taką psychologiczną, czy związaną z komunikacją między pracownik medyczny a pacjent, często wskazują na to, że młodzi adepci sztuki medycznej, tak, lekarze, no nie są szczególnie zainteresowani tego typu przedmiotami, zadają takie pytania wprost, a po co mi to? No właśnie, po co im to? To jest niewątpliwy problem. Że student nie dostrzega pewnej wartości tych przedmiotów, które nie są przedmiotami klinicznymi. Natomiast, żeby dobrze wykonywać swój zawód lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego, my musimy mieć także pewien kręgosłup związany z tą wiedzą ogólną, wiedzą dotyczącą kwestii etycznych, filozoficznych, kwestii związanych z psychologią, relacji międzyludzkich, bo to jest może perspektywa odległa, bo za kilka lat dopiero będziesz miał bezpośredni kontakt z pacjentem. Ale my o tym już chcemy mówić i mówimy na wielu uczelniach od początkowych lat studiów, dlatego, że przecież ten student chodzi również na praktyki kliniczne i na praktykach klinicznych także powinien wiedzieć, jak się zachować. Myślę, że pewnym problemem jest również to, że jest pewna rozbieżność między tym, co nieraz student otrzymuje w ramach zajęć teoretycznych na uczelni, a tym, jak idzie nieraz na oddziały kliniczne w szpitalu, gdzie nieraz mówi się do studenta, no tak, ale to jest teoria, a tu proszę zobaczcie, na korytarzu siedzi 40 pacjentów albo nawet 60, ja ich muszę dzisiaj przyjąć. I co? I właśnie dlatego, że masz tych pacjentów tak dużo, to tym bardziej musisz być profesjonalny w tym, jak będziesz z pacjentem pracował. Bo niestety, nieraz masz mało czasu i teraz profesjonalizm twój jest związany również z tym,
jak w krótkim czasie, w sposób właściwy, możesz otrzymać jak najwięcej informacji ze strony pacjenta, tych informacji, która pomoże ci postawić dobrą diagnozę.